ten, kto się spodziewał, że tu spotka amatorszczyznę, to się po prostu zawiódł. Te obrazy nie mają nic wspólnego z amatorskim malowaniem. Są bardzo dojrzałe i bardzo piękne. Dla naszego kochanego pana profesora, opiekuna, mistrza, przyjaciela, od całej grupy. Proszę bardzo. Proszę, drodzy, rano do... Grupa twórcza Amara to dzieło od 2001 roku pod przewodnictwem profesora Kazimierza Machowiny, artysty, malarza, profesjonalisty. W grupie znajdują się osoby, które pasjonują się malarstwem. Są to ludzie różnych zawodów, bo to są architekci, prawnicy, muzycy, nauczyciele, chemicy, pasjonaci sztuki, pasjonaci piękna. I osoby, które przez swoją twórczość chcieliby zatrzymać chwilę i pokazać piękno natury. Tu chodzi o to, żeby przede wszystkim obrazy się podobały, żeby ktoś mógł je powiesić i cieszyć się, patrząc na nie. Żeby taki obraz był takim jakimś nastrojowym. Czasami nostalgiczny, czasami wprowadzający w jakąś zadumę. I o to chodzi, żeby to było oderwanie od codzienności. I to właśnie, to wszystko jest oderwaniem od codzienności. Te wszystkie obrazy mają w sobie ponadczasową moc, jakąś ukrytą intrygę, fascynację malarstwem. To, że są to pejzaże, kwiaty czy martwe natury, niby to jest prosty temat, jednak tematyka bardzo trudna do wykonania. Piękne są te obrazy dlatego, że wyrażają emocje. Właśnie w takiej grupie, jeżeli ktoś ma jakieś zacięcie i jakiś dar, chociaż trochę, potrafi się nauczyć. Ja widzę, że te osoby, które tam rok czy dwa lata wcześniej były, teraz malują o wiele lepiej. Największym przeżyciem dla każdego sportowca jest olimpiada, no więc mnie udało się po prostu pojechać na tę olimpiadę, no i tam zdobyć brązowy medal, chociaż jest to pewien niedosyt, później patrząc z perspektywy, jak to mogło się potoczyć, to mogłem po prostu zdobyć ten krążek, co najmniej srebrny, bo tam wtedy był w półciężkiej wadze Poźniak. Moneta po tej walce ze mną był porozbijany, także już nie stanął do walki finałowej. W kadrze Polski znalazłem się właśnie, która była kierowana przez Feliksa Sztama, który po prostu chodził za światowej klasy fachowca. Mówiło się wtedy o polskiej szkole boksu. To nie była jakaś koła, jak na przykład mieli Niemcy, że to był szablon, że podobnie walczyli wszyscy jednakowo w jednym stylu, a u nas właściwie każdy zawodnik mógł swoje cechy indywidualne wyeksponować i inaczej oczywiście walczył Walasek, inaczej walczył Pietrzykowski, inaczej walczył Drogosz, inaczej Kulej czy Grudzień. Staszek był typem boksera, ja bym to określił takiego śpiącego lwa, bo bardzo dużo walk, zresztą wygranych przed czasem i w bardzo ładnym stylu, ale początki zaczynały się niewesoło. Staszek po prostu musiał na dzień dobry oberwać jakiś cios, zaliczyć deski i wtedy się budził i walka najwyżej trwała 2,5 rundy. Na pierwszy mecz, w którym właśnie walczyłem tutaj w pierwszej lidze, no przyszło kilka tysięcy ludzi. To po prostu było coś niesamowitego. Później następny mecz taki był z BBTS-em Bielsko, gdzie właśnie przyjechał Pietrzykowski i ja miałem z nim walczyć. No to tu hala nie była w stanie pomieścić chętnych obejrzenia tego meczu. I odeszło kilka tysięcy ludzi. Tu zresztą zrobiono na zewnątrz głośniki i po prostu informowano o przebiegu meczu. Bieńczyce są znane głównie z Arki Pana, ale mało kto idzie dalej niż Arka Pana, a tymczasem tam zachował się bardzo ładny region. Samą Arkę Pana wzniesiono w miejscu, gdzie dawniej znajdowała się altana dworu bieńczyckiego. Sam dwór przetrwał do naszych czasów, choć na terenie parku wybudowano blokowisko. To wystarczy minąć to blokowisko i dochodzimy do takiego małego sielskiego zakątka.
Dwór jest przepięknie położony na takiej wysokiej skarpie nad stawem. Wokół rosną stare zabytkowe drzewa, drzewa wpisane nawet do rejestru zabytków. Ciekawostką tego dworku jest to, że mieszkał tu Edmund Matejko, brat Jana Matejki. Wszyscy wiedzą, że Krzesławice należały do Matejków, ale rzadko kto wie, że w Bieńczycach też Matejkowie mieszkali. Oprócz samego dworu, tam niedaleko za stawem, znajduje się dawny młyn Lelitów. Kiedyś cała Dolina Dłubni była właściwie usiana młynami. Większość oczywiście została zrujnowana w okresie PRL-u. Ten los spotkał niestety także dawny młyn Lelitów. Piękny, okazały młyn w takim ciekawym, historyzującym kształcie. Ten młyn powstał na terenie dawnej fabryki mebli, która uległa spaleniu. Zakupił tą fabrykę pan Lelito, urządził tam niezwykle nowoczesny, piękny młyn. Potem po wojnie oczywiście ten olbrzymi, jak na tutejsze warunki, zakład pracy przejęło państwo, a w ostatnich czasach został on dość poważnie zdewastowany.